Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wykaż, że reszta z dzielenia sumy kwadratów czterech kolejnych liczb naturalnych przez 8 jest równa 6. Wypiszmy sobie cztery kolejne liczby naturalne. Niech to będzie n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Nasza teza jest taka, że suma kwadratów tych czterech kolejnych liczb przy dzieleniu przez 8, reszta jest równa 6. Czyli co? N kwadrat dodać n plus 1 do kwadratu, dodać n plus 2 do kwadratu, dodać n plus 3 do kwadratu. Przy dzieleniu przez 8 ma dać resztę równą 6. No to co robimy? Podnosimy sobie do kwadratów poszczególne nawiasy. Tutaj będziemy mieli n kwadrat plus 2n plus 1, dodać n kwadrat plus 2ab, czyli plus 4n plus 4, dodać, tutaj będziemy mieli n kwadrat plus 2ab, czyli plus 6n plus 9, czyli zastosowaliśmy wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu równe a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Co robimy dalej? Porządkujemy ten zapis, mamy 4n kwadrat, później n-ów mamy 2n, 4n, 6n, czyli 12n. I później mamy 1 plus 4 plus 9, czyli plus 14. Teraz zobaczmy, że 14 przy dzieleniu przez 8 daje resztę 6. Prawda? 14 to jest 1 razy 8 plus 6, czyli jakby 14 spełnia ten warunek, że przy dzieleniu przez 8 dostajemy resztę 6. No, żeby całe wyrażenie spełniało ten warunek, to ta część musi się dzielić przez 8. Musimy udowodnić, że ta część dzieli się przez 8. Wtedy będziemy mieli coś, co dzieli się przez 8, dodać liczbę, która przy dzieleniu przez 8 daje resztę 6. Wtedy całe wyrażenie będzie spełniało warunek, że przy dzieleniu przez 8 daje resztę 6. No to zajmijmy się właśnie tym wyrażeniem 4n kwadrat plus 12n. No i popatrzmy na to wyrażenie. Tutaj mogę 4n wyciągnąć przed nawias. Będę miał w nawiasie n plus 3. 4n razy n, 4n kwadrat, 4n razy 3, 12n. No i teraz zobaczmy, że jeżeli na przykład liczba n jest parzysta, to liczba n plus 3 jest nieparzysta. Czyli te dwie liczby, ta, co stoi w nawiasie i ta, co stoi przed nawiasem, jedna z nich jest parzysta, druga jest nieparzysta. Czyli załóżmy, że n będzie na przykład nieparzysta, na przykład piątką, to wtedy n plus 3 jest parzyste, bo jest ósemką. Teraz, co nam to daje? Otóż daje nam to tyle, że wiedząc, że jedna z tych dwóch liczb jest parzysta, to cały ich iloczyn jest parzysty. Iloczyn tych dwóch liczb musi być parzysty, czyli podzielny przez 2. Dlaczego? Tak jak powiedziałem, jeżeli mamy liczby n i n plus 3, czyli liczby, które różnią się o 3, to zobaczmy, na przykład, jeżeli będzie jedynka, to liczba, która jest o 3 większa od jedynki, to czwórka. Jedna z nich jest nieparzysta, druga jest parzysta. Jeżeli będzie dwójka, no to ona już sama w sobie jest parzysta, dodać 3 jest 5, czyli jedna z nich znowu jest parzysta. Czyli my wiemy, że te dwie liczby n razy n plus 3, jedna z nich jest parzysta, czyli ich cały iloczyn jest parzysty, czyli podzielny przez 2. Jeszcze mamy czwórkę z przodu. Czyli zobaczmy, 4 razy coś podzielnego przez 2, zapiszę to jakieś 2k, no to jest faktycznie 8k, czyli jest podzielne przez 8. Jest podzielne przez 8. Wobec tego musimy teraz to ubrać, zapisać kilka zdań komentarza. Czyli po pierwsze to, co zapisałem. Stosujemy wzór skróconego mnożenia, rozbijamy naszą sumę algebraiczną na takie dwie sumy. I teraz tak, 14 spełnia warunek, że przy dzieleniu przez 8 daje resztę 6, zatem to, co stoi przed 14, musi się dzielić przez 8. I my to pokazujemy tutaj. Zobaczmy, n razy n plus 3 jest parzyste, razy 4, coś parzystego razy 4 musi dzielić się przez 8, co kończy dowód. Dosyć ciężkie zadanie.